Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego trafiła skarga złożona przez prokuraturę rejonową w Suwałkach na uchwałę Rady Miejskiej dotyczącą ustalania strefy płatnego parkowania i wysokości stawek opłat za parkowanie. Uchwałę Rada Miejska podjęła w 2011 roku. Wniosek o zaskarżenie uchwały złożyło Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Zdaniem wnioskodawcy na mocy ustawy o drogach publicznych oraz nowelizacji rozporządzenia w strefie płatnego parkowania określonej znakiem D44 miejsca dla postoju pojazdu samochodowego, w którym mogą być pobierane opłaty, wyznacza się jednocześnie znakiem pionowym D18 oraz adekwatnymi znakami poziomymi. Po wizji dokonanej przez stowarzyszenie okazało się, że w strefie płatnego parkowania w Suwałkach brak jest takiego oznakowania. Jak podnosiło stowarzyszenie, miasto powinno zaprzestać pobierania opłat za parkowania i ewentualnie wrócić do nich po wykonaniu prawidłowego oznakowania. Wniosek taki trafił do suwalskiej prokuratury i ta po zbadaniu sprawy sporządziła i skierowała skargę do sądu administracyjnego. Nie udało nam się dzisiaj skontaktować z przedstawicielem ratusza. Do tematu jeszcze wrócimy.